A tam? Dasz numerek? Aha, mam. Nie mam. Nie, bo ja nie dawałem rzeczy w ogóle. Co? Z Nowego Jorku. Tak. Przepraszam. Proszę mieć ze sobą zaproszenia, koniecznie, bo tutaj będziemy za chwileczkę. A, ja nie mam. O nie, bo się jest mało, więc tylko proszę. Bardzo proszę, by ją zaprosić. Z tego będzie trudno. Co będzie budżet? Jeszcze raz do tego pana. Trzymaj, zaraz ja będę rozmawiał i to nagraj tą rozmowę. Proszę mi zaproszenie. Dzień dobry, nie, nie mamy zaproszenia. Wiele osób nie ma, nie ma jeszcze. Nie. Pana nie ma na liście i nie miał zaproszenia, ale został wpuszczony. A my? Na mojej liście. Nie, nie ma. Pan został przed chwilą pani zaproszenie. Wiemy o tym. Bo pan sam powiedział, że nam przydał oświecona kamera, jak to do zaproszenia. Wiemy, że to jest oczywiście wiemy, jak to zaproszenie. To jest jasne. Ale to dobrze, bo musimy wiedzieć, że tylko niektórym są dawane zaproszenia i niektórzy mogą wejść. Dobrze. Tak, bardzo zapraszamy. O to właśnie nam chodziło, żeby to pokazać. Nie wejdziemy? No nie chcą nas puścić. Nie chcą nas puścić. Nie ma nic. Nie ma nas na liście. Dobrze. No trudno. No. Nie każdy może się dostać i nie każdy zasługuje. Staj sobie, cofnij się troszkę. Przepuść państwa. Dzień dobry, cię przepraszam. Dziękuję. Cześć, chodźcie. Cześć, chodźcie. Ja już byłem, po książeczki wyszedłem. Tutaj Marek może wejść, tak. Przepraszam, mogę przeprosić? Tu nikt nie ma zaproszeń z tych ludzi. Tak, no. Proszę, proszę. Są na liście, proszę. A na liście są oczywiście, tylko nie mają zaproszeń. To wiemy. A lista jest najważniejsza. Dobrze, wchodź, wejdź. Wejdź. Bardzo dobrze. O to nam chodzi. Cześć Heniu! Proszę, proszę. Heniu się pojawił. Wyszedł z podziemia. Stracił kontakt z rzeczywistością. Tak. Od bazy, tak. O, dzień dobry. Może jeszcze. Nie szkodzi nic. Thank you.
mówię do Kamila Keniusza, Keniu, działaliśmy razem, to wejdziemy. On mówi, no tak, ale za chwilę go zaciągnęli i poszedł. Nie zasłużyłeś. Nie zasłużyłem odciąć. Nie byłeś w tej grupie, co trzeba. Dobra, no to wszystko chyba, nie wiem, czy coś jeszcze tutaj. Powiedz, chodź, powiedz mi tutaj dwa słowa jeszcze. Co? Chodź, powiedz. No ja mówię, że Henia wójca spotkałem, mówię, Heniu, działamy, działaliśmy razem, wyjdziemy. A za chwilę pani go tam złapała pod pachę i Heniu poleciał i już mnie nie zabrał. A co pani ci powiedziała, czemu nie możesz wejść? No bo na liście nie jest. A na liście nie jesteś, no to okropne. No. Jesteś na czarna lista, jedni są na czarnej, drugi nie są na białej. Liście, ale w i są na liście płac. Dobra. Ja myślę, że mamy wszystko. Miło mi było, chłopaki, żeście przyszły. Idziemy. Dobra, i teraz mnie, jak tutaj jestem, wiesz? Okej. Dobra. Super. To idziemy. Dzień dobry, o co panom chodzi? Dzień dobry, komanda stołeczna, starszy posterunkowy Boruta. Będziemy podejmowali czynności legitymowania wobec panów pod kątem osób poszukiwanych. Poprosiłbym o dokumenty. Kogo pan poszukuje? Proszę pana, proszę o dokumenty. Na jakiej podstawie, faktycznej i formalnej? Podstawa prawna, artykuł 15, punkt 1, ustęp 1 ustawy o policji. To była podstawa prawna, podstawa faktyczna pod kątem osób poszukiwanych. To znaczy, uważa pan, że my jesteśmy poszukiwani? Proszę czy pana, kazali panu nas wylegitymować? Proszę pana, podałem podstawę, prosiłbym o dokumenty. Nie, to pan podał fałszywą podstawę. My nie proszę jesteśmy pana, poszukiwani. Podałem. Ma pan jakiś powód, żeby proszę podejrzewać pana, nas, że jesteśmy poszukiwani? Byliśmy teraz na spotkaniu, teraz, które teraz robi promocję pan to, prezydent. Że pan unika, legitymowania. To jest nie, nie unika. Ja proszę pana, byłem teraz na spotkaniu z prezydentem Komorowskim i pan dostał polecenie od swoich przełożonych przez radiotelefon, żeby nas wylegitymować, prawda? Pana, tak było. Proszę pana. Jest ja jak pan, w Związku Radzieckim ja u nas, prawda? Ja Służba Bezpieczeństwa teraz kazała panu wylegitymować unika nas, od tak? legitymowania, czyli to wzbudza moje podejrzenie, że... Nie, nie proszę pana. Pan podaje absurdalny powód legitymowania. Nie, podałem pan. Nie, to jest tak. kłamliwy. Proszę nie pana. Ma żadnych podstaw, żeby podejrzewać, że my jesteśmy poszukiwani. Żadnych. Żadnych. Idziemy sobie spokojnie, nigdy nowym nie światem. Zatacza. Nie zataczamy się, nie wyszliśmy z banku, który był obrabowany godzinę temu. Proszę to, co pana. Pan opowiada, to są po prostu proszę kłamstwa pana. I brednie. Podałem panu podstawę prawną, która mi. Fałszywą. Jest, która mi fałszywą. Jest podstawę prawną. Prawną pan podał, ale faktyczna jest kłamliwa, wymyślona. Niech pan coś lepszego wymyśli. Pan, ale nic niech pan się muszę. Skonsultuje ja panu nic nie muszę ze swoimi szefami. Ja panu powiedziałem. Wystarczająco, to chyba jasne, prawda? Nie, kłamie pan. Proszę nie pana, jest podstawą jeżeli, to, że pan uważa, jeżeli że pan jesteśmy poszukiwani. Jeżeli pan nie będzie się chciał dać wylegitymować, pojedzie pan winny w tym wypadku na komisariat, gdzie pan będzie musiał się wylegitymować. A ukrywanie przed nami swoich danych, to jest artykuł 65. My nie ukrywamy swoich danych. My tylko chcemy, żebyście powiedzieli, kto wam kazał nas wylegitymować. My bardzo chętnie się wylegitymujemy. My nie ukrywamy ja, swoich danych, my działamy, jesteśmy osobami publicznymi. Prawda? Niech pan poda prawdziwą podstawę, kto panu kazał i dlaczego. Czy to, żeśmy poszli tam do pana prezydenta, to jest powód, żeby nas wylegitymować. Niech pan to powie, to wtedy okej. Okay. My się nie wstydzimy. My się nie wstydzimy. Tak jest. Nagrywaj. Będziemy rozmawiać z panami. Daj mi te siatki. Reszta pan. Nie, ja go zatrzymam. Czy też takie same podejście jak pan? Proszę. Czy panowie dadzą swoje dokumenty? A pan chce mnie legitymować? Tak, wszystkich panów. A dlaczego? Pan podstawy. Też jest poszukiwany? A co ja? A nie, ja nie. Chwilę. No pan też jest poszukiwany? Nie. Protestuję, to za dużo proszę. Dobrze, ja się tylko grzecznie. Pan sobie na samowolność jakoś proszę pana, podwala. Ja się tylko grzecznie. Pan się zachowuje jak na Białorusi. Tak. Przychodzi tak pan tak do ludzi, to jest jak serwo, nadużywa pan władzy. To jest zwykły bandytyzm, jak Służba Bezpieczeństwa i Milicja Obywatelska. Niech pan nie pomawia, bo jeżeli pan mówi, że on nadużywa władzy, nadużycia władzy, to jest klasyczne. To nie jest pomówienie, to jest stwierdzenie faktu. Tylko dlatego, że byliśmy na spotkanie z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Niech przyjedzie dowódca i powie. Okej, jeżeli dowódca nam powie, to my się wylegitymujemy, nie ma problemu żadnego. Już jest.
Tylko niech pan nie ukrywa, że to chodzi i nie wymyśla pretekstu, że chodzi o to, że szukacie jakichś osób poszukiwanych, bo to bzdura przecież. Dzień dobry. Zatrzymali was, proszę pana. Tak. Pan nie chce powiedzieć nam... Tak, problem jest bardzo prosty. Mianowicie, byliśmy teraz na spotkaniu z promocji książki pana prezydenta Bronisława Komorowskiego i wyszliśmy z tej promocji i zadzwonił funkcjonariusz służb specjalnych do kogoś, nie wiemy do kogo, no i powiedział, wychodzi grupa, trzeba ją wylegitymować. I jak tylko wyszliśmy za bramę, to wyszli panowie z policji, jak rozumiem, działający na podstawie tego telefonu tajniaka nieznanego, on nie powiedział, jak się nazywa, szedł za nami tam jakiś czas. I pan wymyślił taką oto bajeczkę nam w rozmowie przed chwilą, że podejrzewa, że jesteśmy osobami poszukiwanymi do a nam potrzeba tylko takiej prostej rzeczy, żeby powiedzieć nam prawdę, zadzwonił ktoś, nie wiem, pan czy ktoś z kierownictwa tam komendy, kazał nas, ktoś zadzwonił, kazał nas wylegitymować. Wtedy trzeba powiedzieć, ponieważ panowie byliście na spotkaniu z... na promocji książki pana Bronisława Komorowskiego, to postanowiliśmy te osoby wylegitymować i wtedy nie ma problemu. My się legitymuje, tylko trzeba powiedzieć prawdę. Jest jakaś bezprawie, a nie to za kraj. To jest niesamowite, co tu się dzieje. Pan zamiast podać prawdę, no to nam wymyśla jakieś bajki. A my nie wyglądamy chyba na osoby. Funkcjonariusz umundurowany, taki jak ma prawo wylegitymowania, bo tak... Jeżeli są jakieś powody do tego. Chwileczkę. Bezpodstawnie, proszę pana? Ale musi mieć pan realizację, to nie jest zatrzymane. Nie mamy pretensji, że nas legitymuje. To jest nieważne, co to by bandyci ale jesteśmy, czy co? Czy ja mogę prowadzić? Jeżeli będzie trzeba, pokażę legitymację, ja nie mam pretensji do tego, że pan nie jest policjantem. Tak, bo ja nie mam wątpliwości, że panowie są policjantami. Mam obowiązek okazać dokument. Tak? Oczywiście, jeszcze tylko muszą być spełnione dwa warunki, żeby się obywatel... policjant podał panu musi podać podstawę prawną, legalną i faktyczną, która jest prawdziwa. Tak. Obie rzeczy, które podał, podał w sposób nieprawidłowy. Nie wiem, czy pan wie, myśmy to nagrali na kamerze. To tak na marginesie. Bo ja to prawo, wie pan, uchwalałem jako poseł. Wiem, jakie są przepisy i do czego kto jest zobowiązany. Mnie tylko interesuje... Oczywiście, tylko proszę nam powiedzieć, na czyje polecenie panowie dostali zadanie nas wylegitymować. Dziękuję. To jest przypadek? Tak. Szliście tak i nagle żeście zauważyli. A dlaczego nie tych tutaj? Niech pan wytłumaczy. Czy tego pada dlaczego nie? Mają prawo... Każdego zatrzymać. Nie. Według uznania. Nie mają prawo kogoś wylegitymować mają każdego. Prawo wylegitymować. Nie mają podstawa. Prawa każdego wylegitymować. Myli się pan. Proszę pana, mają prawo. Nie, gdyby tak było, to by to było państwo policyjne. Podali podstawę praktyczną i prawo. Nie podali. Nie podali. Nie podali. Wymyślili absurdalną historię. Artykuł 15, absurdalny. Ustęp 1. Proszę podać prawdziwą i wtedy my się wylegitymujemy. Ale wie pan, no... Podali podstawę prawną i faktycznie to jest bzdura. Okaże im dokument? Okaże, jak podadzą nam, jaki jest powód zatrzymania, prawdziwy czy legitymowania. Proszę podać go. Ja panu powiedziałem. Tak? Jaki jest? Według pana. I pan w to wierzy, co on mówi? No przecież pan jest dorosły i poważny. Wie pan, że to kpina i kłamstwo. Każdy z nas to wie. Proszę pana. Ja to też wiem. Proszę pana. I prosiłbym, żeby go pan pouczył, tego pana, żeby nie nadużywał władzy. Nie można sobie chodzić po ulicy i powiedzieć, o, tego będziemy teraz legitymować. O tego, co tu idzie. Tego, o. Na tym polega państwo prawne, że jeżeli był ktoś dzisiaj na komendzie jest ale wywieszone zdjęcie. Słowa, bo na razie mi pan w ogóle nie daje dość do słowa. Dałem panu i mówił, pan teraz ja. Ja też mam swoje. Jeżeli było dzisiaj wywieszone zdjęcie, że okradziono bank na Nowym Świecie i tracimy czas. I pan spojrzy, że ktoś z nas, z tych osób tu obecnych, rysopis przypomina. Jest podobny do tego poszukiwanego. Na przykład. To jest oczywiste wtedy jasne. Jasna sprawa. Przychodzi i mówi, proszę pana. Wydaje mi się, nie musi nawet powiedzieć, ja chcę pana wylegitymować, bo być może pan jest poszukiwany. Taką podstawę panu podał. Nie, właśnie nie. On zamiast powiedzieć, jaka jest prawda, bo przecież wiemy, jaka jest prawda. Ale na pewno pan skoro mówi, to panu podał. Nie, on kłamie w żywe oczy, jak zresztą panu daje Greka. My wszyscy wiemy, o co tu chodzi. Na pewno nie. Żyjemy w kraju, w którym łączność działa. Pan doskonale wie o całej sprawie. Niech powie wszystko, kto wam to kazał zrobić. A my się oczywiście nie wiemy. Czy ja, czy oni, kogo chce. Sami, że się przyjeżdżam, chcę rozwiązać tą sprawę, tak?
więc... I pan w to wierzy, że on szuka oczywiście, osoby poszukiwanej? Tak. Oczywiście, że tak. Ale na jakiej podstawie pan tak uda? Proszę pana, on był tutaj słów, patrolowy. No i... się młodzi uczą, no i demokracja. Wyszliśmy... Nie zostaliśmy wpuszczeni na spotkanie z prezydentem Komorowskim w Starym Bubie. Wyszliśmy i zostaliśmy zatrzymani. Ale nie za co? Za to, że próbowaliście wejść? Nie wiem, to jest właśnie dobre pytanie. Bo ja też tam byłam, spałam, patrzyłam. Może pan. Tak, oczywiście. Jeżeli pan powie, widziałem kogoś podobnego jak pan poszukiwanego u nas w PiS-ie, to ja się panu wylegitymuję. Nie ma problemu. A on nagle mówi, całą grupę chce. To co, wszystkich widział dzisiaj rano gdzieś na jakiejś liście? Pan jest wobec coś innych osób. No wszystkich chce wylegitymować. Gdybym nie chciał, to jeszcze bym rozumiał. On mówi wszystkich. Ale ja też? Pani też jest podejrzana? Pani też? Też jest poszukiwana? Mamy obowiązek tutaj sprawdzić te osoby. Ja podjęłem. Nie ma obowiązku. Wy z naszych podatków żyjecie, ludzie, no. Zastanówcie się. Proszę pana, no. Obowiązek jest tylko wtedy, jak jest uzasadniona podejrzenie. Podstawa musi być uzasadniona. Taką też ma. A nie, że se pan tak ktoś tam wymyślił. Nikt tego nie wymyślił. Nikt tego nie wymyślił. Kogo jest ten telefon? Kraj demokratyczny. Co to jest? Naprawdę. 25 lat wolności? Co? 25 lat wolności. 25 lat wolności. Dobrze, a szczerze mówiąc, powiedzcie prawdę. Dobrze, i teraz zadowolimy się, się tak. Dobrze, czy jeżeli pan nie okaże dokumentu, czy mojej osobie pan okaże dokumentu? Oczywiście, oczywiście, tylko proszę powiedzieć, na jakiej podstawie, kto do pana dzwonił, kto panu ukaże? Nikt do mnie nie dzwonił. To co, uważa pan, że ja jestem poszukiwany, jestem gończy? Może być myślą osobą zaginioną. Jeszcze raz powiem. Albo zaginioną jestem osobą. Dokładnie, nikt podejrzewa na zaginioną odstraja. Uczcie, będzie. Młodzi, uczcie się. Nie wiadomo, czy nie jest poszukiwany, albo czy nie jest zaginiony. Tak? I tak będziemy sobie każdego teraz legitymować. 482. To jest bezprawne. Tylko wtedy, jak są jakieś przesłanki. To jest podobne do kogoś. No muszą być jakieś. No są spełnione, tak? Gdzie pan ma spełnione? Gdyby on powiedział, jest pan podobny do kogoś, kogo szuka? To jest otworzy telefon do komitetu członków. On sobie nie wyobrażał. Nie wszyscy podobni. Ale może być pan podobny. No może być podobny, ale to nie jest powód, żeby nie zaszczycić. Nie, nie wejść normalnie, nie wejść tylko. Ale nie mieliście zaproszeń, nie mieliście na liście. Tak poprosiłam i wtedy sobie wyszłam. Nie miałam zaproszeń. Pan jako dowódca powinien pan... A nie, że pan nie... Ja pretekstu tu nie szukam, niech pan mi uwierzy. Pan se tak, weźmy mój dowód. Ja chcę pomóc policjantom. Co to za policja jest? Pan spróbuje nam nie powiedzieć prawdy. Dzisiaj masz szczoteczkę do zębu? Nie, wie pan, jak kazać. Ja człowiek gdzie się obudzi, ale gdzie uśnie, to już... Czyli ktoś do niego zadzwoni. Tutaj to już... Ktoś musiał tam... Gdzie jest ten zapowiedź? Przecież Tajniak był na tym, na Bóg. To było pełno tych. Tam było co najmniej 10-20. Bezprawie to jest. Tych, co szyby tłuką, nie wganiają. Czy złodziei? Prostej rzeczy. Co wy robicie, ludzie? Co wstarzył podatku? Takiej informacji nie uzyska. Jaki honor wy macie? Żeby sprawdzić. Wykonują polecenie. Żeby się tam skąd wy jesteście? Ale to nie jest ich wina. Dostali takie polecenie. Mnie to interesuje. Tak się obawiam, że nie chcecie nam powiedzieć osoby. Wstyd wam. Dlaczego nie chcecie nam powiedzieć, kto wydał polecenie? A bo to nie jest, widzi mi się żadnej osoby. Żadnej ambicji. Facet. Gdzie jaja? Widział pan, co się stało z tym krzesłem w niedzielę? Nic, coś było. Marka Maryckiego wzięli i go trzymają. Podali taką podstawę, więc chcieli pana wylegitymować. Na manifestacji. To było zinterpretowane, że to był zamach. Dopóki panowie nie podadzą, nie podadzą. Jest taki aktyw, czy nie jest? Ścisław też tu jest, tak. Jest szykanowany. Jak to chcecie działać legalnie? Bo to naprawdę... Myślę, że to jest bez sensu takie przeciąganie i polemika, która do niczego nie zmierza w tej kwestii. Policjanci podali panu, jeszcze raz powtarzam, to jest prawda, faktycznie legitymowana.
prawa obywatelskie. Ja uważam, są prawa obywatelskie. Tak, prawa. Wszystko wymyślili to. Nie prawo, nie zmyślili to, nie. Ustawodawca dał nam takie prawo. I z tego nie pozwala na to, że ustawodawca nadużywać prawa w absurdalnym celu, żeby wymyśleć, że ja 45 lat we Francji mieszkam, ani razu, przysięgam wam, ani razu żadnej kontroli policja mnie nie zatrzymała. Ani razu. We Francji przecież mają i okręty podwodne atomowe, i lotniskowce, i broń atomowe. Przecież mogliby się bardziej bać niż ci tutaj. To, co robicie, jest po prostu bezprawne i to jest działanie typowe nadużycia. Nic więcej. Przecież to Republika Bananowa normalnie. No spokojnie, no dojdziemy powoli do tego, może w sądzie dopiero, kto tutaj za tym stoi. Co? To jest przecież ich pomysł, sami na to nie wpadli. Przecież nikogo tu nie legitymują. Myśmy tu byli, chodziliśmy, tu nikogo nie legitymował. Tylko panowie dostali polecenie, żeby akurat nas wylegitymować. No przecież nie ma tu przypadku, prawda? Przecież nie chodzą im, bo tu też siedzą się nudzą, nie chodzą im. A może będziemy patrzeć, czy ktoś nie jest w spisie ludzi zaginionych, prawda? Śmieszne. Za gorliwość. Poważny. No tak panowie, no. Wzięlibyście się za jakiś... Nie, oni mają prawo to chronić. To dobrze, że tu są, chronią spotkanie z prezydentem. To nie ma w tym nic złego. To bardzo dobrze. Tylko nie mogą być wykorzystywani do celów politycznych, żeby przedstawicieli opozycji nękać. Legitymowanie, ustalanie, kto jest z opozycji, przyszedł na spotkanie, jest bezprawne. To jest klasyczne nadużycie władzy. Tak było w PRL-u, na Białorusi jest obecnie, na Ukrainie, prawda? To jest mechanizm nadużycia władzy. Nie wstydź wam. Jedzie, jadą za śniadą. Jadą na gołąbkę. Do stejka. Zobacz. Filmuj, żeby mnie było widać. Niech się pani przesunie. Jedzie pan prezydent. Tak, tak. No jest gdzieś tam. Nie, myślę, że wyjeżdża. Myślę, że był chwilę i pojechał. Jak starzy, jak opadli nas i szantażują. Że dobrze, bardzo dobrze. A może ja wyjmę portfel, dowód, a wyjmę portfel wyciągnę. Ja wiem, kto to jest. To przecież normalnie policja się tak nie zachowuje. Bo to nie jest normalna policja. Przecież, no nie. Weźmie, złapie i ucieknie. Służba, portfel mi złapie. To było polecenie. Spokojnie, zobaczymy, co dowództwo. No przecież to... Bezpodstawnie zupełnie. Ja rozumiem, że... Adam, masz szczoteczkę do zębów? Co? Bo mam szczoteczkę. A żebyś się zdziwił. No, tak. Mam szczoteczkę. Ja też mam już od tego jeszcze czasu. Jesteś przygotowany. Dajcie spokój. 45 lat we Francji żyję, ani razu mnie nie kontrolowali. No. Policji do cholery jest tam, gdzie bo trzeba. Bo nie poszedłeś na spotkanie ale z prezydentem. Ale oni kontrolują kogo? Przestępców. No. No. Spokojnie, trzeba... To nie, pani. Ani nie wygląda nie jak osoba gwiazdy. Kto im płaci? No przecież na to Polskę biorą. Marnują czas. Zamiast leżeć, szkolić się i chodzić za bandytami, to oni tutaj no, czas tracą, bo to jest nasz czas. To oni się powinni szkolić, a nie marnować czas na takie sprawy. No. Przecież to za nasze pieniądze jest. Nie denerwuj się. To jak to nie? Za nasze pieniądze to wszystko się odbywa. Czas marnują na ulicy, spokojnych ludzi atakują bezpodstawnie. No przecież to jest w ogóle jakaś paranoja. No. Taka ograniczona. Coś strasznego. Nie. Dla mnie to jest, ja nie jestem przyzwyczajony do tego. No. Bo ty żyjesz na zachodzie Europy, to znasz inne realia.
się musimy przyzwyczajać do naszych realiów. Kierownictwo policji to dalej zbrodniarze komunistyczni. Zastępca komendanta głównego pacyfikował kopalnię Wujek, tak się wiesz. No tak. Banda po prostu. I wykonują takie czynności, jak im kiedyś wymyślili, to teraz na telefon. Czy namyślili się państwo, czy nie? Tak, myśmy się namyślili, oczywiście. My działamy praworządnie. Że dalej państwo nie okażą żadnych dokumentów, okażemy, tak? Absolutnie. A powodem? No jest bezprawne, to co robicie jest... No nie jest bezprawne, podajecie, ja panu powiem, nieprawdziwy powód, podali podstawę faktyczną prawną legitymowania. A pan ma obowiązek okazania tego dokumentu. No, ostrzegałem pana... Ja to się bałem, bo to się wszystko dzisiaj dzieje, proszę pana. Podejdzie taki, podszywa się pod policjanta, ja wyjmę portfel, a on mi złapie i ucieknie. Nie no, to się podszywa. Może się podszywać, ja wiem. Gdyby była podstawa, to bym wiedział, że ma powód. Ale jak nie ma powodu, to może się podszywać, proszę pana. Może się podszywać. Stopniem, imieniem, nazwiskiem i jednostką. Tak? Sobie i jest zresztą nagrane to. Proszę pana, a jest taka sytuacja, że ja w ogóle nie usłyszałem, żebym się wylegitymował. Słowo honoru. Jechałem parę metrów przed ludźmi. Ja w ogóle tego nie słyszałem. Ja się po prostu dołączyłem. No i ale co? Też jesteś poszukiwany, a lub jesteś... No właśnie, no, no, no i co panowie, no co? Na to? No, jak chcą, jak jesteś potencjalnie poszukiwany. Potrzebujemy pana godność, tak, żeby się pan nam przedstawił. Po co sprawa? Panu się przedstawiliśmy, żeby pan okazał dokument tożsamości ze zdjęcia, tak? Żebyśmy mogli tą tożsamość... Nie, to ja wiem, jak jest wasz cel i wiem, kto wam nawet podejrzewam, kto wam to polecenie wydał. Ma pan, tylko ponieważ uważam, że jest to działanie nielegalne, to co robicie, więc odmawiam. Na wszystko będzie pan mógł złożyć. Złożę zażalenie do prokuratury, tak? Do prokuratury, to jest prokuratury. Bo takie ma pan prawo. Natomiast, żeby pan mógł z tego skorzystać, my musimy też swoją działkę zrobić, a więc musi pan okazać dokument. Nie okaże pan. Funkcjonariusze pana sprawdzą, oddadzą panu dokument i pana, że tak powiem, nic nie daje. Zwolni. To co robicie, puszczą to pana... jest tak jak za komuny. Tutaj nie, wszedłem to nie jest, z tego, z tej uczelni za komuny, tylko realizujemy... w 8 roku i też mnie to zatrzymają. Dokładnie się zachowywali. Nie wiem, nie macie polecenia, to wasza sprawa. Nie, nie, proszę bardzo, co teraz? Ja odmawiam. No to muszę pana płacić za artykuł 65. Jeśli przy panu znajdziemy taki dokument, to są siły. Wówczas, no, może być pana ma pana mata w kawę. Tak, to już są do 500 zł. Tak, sąd się zdecyduje. Co z tym skąd? Więc ja niech pan się uważa, namyśli. Ja jestem namyślony. Dobrze, co bo robicie, to jest już, no nie, bo ale od tego będzie się pan mógł oczywiście odwołać, tak? Tylko, żeby pan mógł to zrobić, my potrzebujemy też. Co? Odwołać pan. To lepiej się mówcie, ja to wiecie, by lepiej się odwołać. Ja dobrze, więc poproszę od pana dokument. Odmawiam. Czyli swoich danych również pan nie poda, tak? Nie poda. Czyli nie poda pan. Jak się pana nazywa? Nic panów nie poda. Ja w ogóle nie słyszałem o swoim dowodzie, przysięgam. I dlatego ja w ogóle... Ale ja byłem. Ja jechałem przy. Ja mówię szczerze i uczciwie. Ja nie słyszałem nic takiego o sobie. Żebym pokazał dowód. Nic. Ale zlikwidowali, wiesz? Chyba z herbatą, nie? Ale herba, znaczy ta herbata była super. Aha, czekaj, bo tu nagrywane. Co? Stań tutaj przy pani, bo ci zrobię zdjęcie. Tak. Z młodą, odważną panią. O. Pani się załapie, to jest na historyczną chwilę. Tak to byłoby razem, bo no wspólne, rodzinne zdjęcie. Wiesz, jeszcze na wolności, ja nie podobałeś. No. No jak to? Przecież chcemy iść, zatrzymali się nas, no. Chcecie dokumenty, a ja wiem, a portfel wiem, a... Proszę? A na jakiej podstawie? Ja już panu powiedziałem. Bo co? Powiedziałem nawet przed kamerą, więc można
są. No tak, no ale ja się jeszcze pytam, czy tak ja retoryczne stawiam, no. Panie, ja mam 72 lata, wie pana, pan wnukiem, tylko nie pan, nie taki jak pan. Tak, nie taki jak pan. Pan to nie. Brak honoru i ambicji, proszę pana. Na jakiej podstawie normalnie ulicą pan zatrzymuje, a dlaczego nie pomagał, a dlaczego nie tego pana? Pan nie zatrzymuje. Dlaczego nie? Co byśmy takiego zrobili? Co byśmy zrobili? Wkurzony. Zatrzymywać Legitymowa? To jak zatrzymać nas, bo nie dali nam iść dalej, no? To jest granda, panie. Tak? To jest Polska? Jaka wiesz? Czy mają inteligentny teraz twarzy? Jasne spodnie. Umiesz zuma zrobić? Będzie? Zrobię pod tym zoomem tutaj. Gdzie? Tu w górę. Ja nerwowy i ten nerwowy. Taka policja polska, na jakiej podstawie nas zatrzymujecie tutaj? Legitymować to. Co byśmy zrobili takiego? Może za wami szło. Fantazja tutaj. Bezprawie, cholera jaka. Ja czekałam na... Tam na mówię, tak? Przed mówem. No. Nie, bo ja czekałam tam, gdzie Komorowski miał wchodzić i jak wszedł... I dokąd tu będziemy stali? Spokojnie. Bo to czekałaś w tym miejscu. Tam z boku było wejście. A z boku. To ma taką fantazję i dziwnie tutaj. On może zniknął, może za wami. Bardzo dobra wiadomość dla państwa. Może wybory wygrały. Na jakiej podstawie ludzi zatrzymywać, żeby legitymować? Co byśmy zrobili? Co byśmy zrobili? Powiedzcie nam. No byliśmy nie tam. Co on zrobi? To jest na pewno. Cholera jasna. Tak to w życiu bywa, jaki masz piękny wyrok dzisiejszego dnia. Bardzo mi się to podoba. Smart policja polska. Legitymują ludzi bez podstawy. Prezydent ma 5 tysięcy ludzi. Nie chcą puścić go. Cholera jasna. To byśmy wam zrobili. Powiedzcie przystanek. Miesięcznie. Utrwala systemu. Dla młodych nie ma pracy, ale dla... Z tego ci dobrego, zawsze. Palaczy. Ja jestem pewna, bo na tym miesiącu wstaję do domu. Może bym coś robił, nie wiem, słowego to rozumie, a przyszedłem policją. Ja go zgubiłam. Nie zauważyłam, żeby to jest. Cholera jasna. Republika Bananowa, gdzie my żyjemy, w jakim kraju? Co wy sobie myślicie, wy? Komu służycie? Marsz już kobieta. No tutaj, jakby sobie tam macie to nagrane, bo tam on koło tej księgarni przed wstawy i zobaczył, żeby to nie jakoś wrócił. To oddaj. A teraz sobie się rozpoczął, żeby patrzył, żeby się stawił. No tak, nie ma rozstaw. Ale to jest powiedziane, nie tak, że się. Żebyście byli tylko od głównego wejścia, tak? Tak, tak. Tam się łączą, przez komory, tam się łączą. A wydamy już wejście? No nie, my tak przed szóstą przyszliśmy. Przed siódmą. Tutaj jest no, to pół godziny. Pół godziny? Bo ja... Jestem przyjechał gdzieś może 11 po 19. To on jeszcze może tam był, tak? O której tu się zaczęło? Czy przed 19 przyszli? To znaczy nie no. Czy po 19?
której to byliśmy? Po 19 parę minut, nie? Po 19 potem kawalkada prezydencka wjechała, samochodów rządowych. Nie, on z kimś gada, więc po prostu tutaj dwóch w takim razie, skoro tak. Ile to ich jest, nie wiadomo. Wcinają nas może z okien, tam gołębiarze, kominiarze. Ale on na pewno tam był, gdzie ja... Wy głupi jakieś, cholera. A prawdziwy złoczyńcy... Co? Złoczyńcy no złodzieje bez... chodzą tam, tęczy pilnować, jakże w Łosku pilnować, a nie tutaj takie historie robi. Kto za nos zapłaci? My! Bo tam nikogo nie było. To tutaj się łapiecie za to, za ludzi niewinnych się łapiecie. Idźcie mostu pilnować, ciachlew drugiego, bo drugi wam spalą. Cholera jasna. Dokumenty sprawdzają. Tęczy pilnować albo mostu. Idźcie pilnować pozostałe mosty. Za ludzi się łapią, ciachlew niewinnych. Kto wam co zrobił? No co ja tu czas będę tracił na co? Stać z takimi tu i czekać na co? Na Godota, psiakrę? Na Godota. Klasykiem pojechał. Fantazje mają. Dokumenty sprawdzać. Psiakrę, cholera jasna. Bezczelność i tyle. Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie? Dlaczego nie powiecie na jakiej podstawie? Sprawdzać dokumenty komuś. Chyba się jedna przyłączyła się, a ludzie przechodzą. Chyba kampanię wyborczą robicie dla swojego prezydenta. Taką. Dokumenty sprawdza. Akurat dokumenty. Psia krew. Dokumenty, zatrzymują dokumenty sprawdzać. Jesteśmy w Unii Europejskiej. No tak. Standardy są? Tak. Unia. Psia krew. Ogrzej się. No co, idziemy, chodźcie, no. Idziemy wam. Ja jestem zatrzymany. Ja jestem zatrzymany. Kto cię trzyma? Panowie. A gdzie ciebie trzymają? Stoją sobie to. Spilmuj ich. A na co mam czekać? Panie, no, pan mój czas będzie kradł? Niech pan ma trochę ambicji i honoru. Za co ja mam tu czekać? Dlaczego ja mam czekać? Niech pan mi powie. Co ja takiego zrobiłem? Niech pan mi wyjaśni, dlaczego ja mam czekać. Dlaczego pan nam nie krzyczy? No bo się zdenerwowałem, bo bez posłów. Niech pan nie krzyczy. Co? Spokojnie. No jak mam nie krzyczeć? No przecież to mnie wkurza postępowanie wasze. To jest policja? Wy wstydu nie macie, ludzie! Opanujcie się! Jakie powody były, żeby nas zatrzymać? Niech powie ktoś, no. A ja będę krzyczał. No to mądry przełożony, gdzie on jest ten przełożony? Po co tu będę stał? Chcę iść do domu. Dlaczego nas zatrzymaliście, no? Co byśmy zrobili, no? Powiedzcie nareszcie. Co ktoś nie tak do mnie się zachował? Idzie czterech facetów i ich zatrzymują nagle. Na jakiej podstawie? No niech pan powie na jakiej podstawie, no. Proszę pana. Ja chcę iść do autobusu, a pan dobrze. Idziecie za mną, no. Podjęli policjanci czynności. Ale to są policjanci? Tak. A ja się boję wyjąć portfel, bo może to nie policjant, może się podszywa, bo policjant to by tego nie zrobił, a to może być opryk, złapie i ucieknie. To ja panu gwarantuję, że to jest... A ja nie wiem, czy wy jesteście naprawdę policjanci. Może wy nie jesteście policjanci. Udajecie policja, bo dzisiaj wszystko jest możliwe. No witam cię, no jestem tutaj, także znam wszystko, co się dzieje na razie. Policjanci to by... Nagrywamy to na kamerę. Zatrzymali odrychu.
rewelacja, już lepiej być nie mogło. Ludzie idą do Tak, pretekst. Tam tajniacy im kazali, policjantom. Była grupa tajniaków przy wejściu, nie wpuścili nas na promocję książki. Ale widziałem się z Nałęczem, widziałem się z Lityńskim, widziałem się z wszystkimi znajomymi z podziemia. Ale ludzie nie słyszą, myślą, że tu opryszy zatrzymali. Trzymaj. Ludzie nie słyszą. Coś pan ma jakieś nowe wiadomości? Nie, ludzie stoi i patrzy. Myślą, że pijano, nie wiadomo co. Za jakie podstawie pan się pan? Bo wiesz, za jakie podstawie to... Jak można czymś czasem szafować? Ja po prostu nie znam tej podstawy. Ja znam przecież to jest granda jakaś, cholera. Przepraszam pana. Nie ma powodu. Spokojnie, ja nie mogę, ja już spokój, ale, już mi odszedł spokój. Ale szkoda zdrowia. Marnujesz swoje zdrowie. Nie ma powodu, żeby to się... chyba nie policjanci, bo trzymają się, no. Przecież policja takich rzeczy nie robi. Robią, nie takie. Robią bandytów, złodziei zatrzymują, a nie ludzi spokojnie idących po ulicy. A był taki wiceminister Sobotka, spraw wewnętrznych, co ostrzegł mafię w Starachowicach, że będzie akcja Centralnego Biura Śledczego. I nawet został skazany dzięki naszej akcji przez sąd na 2 lata więzienia. Ale ułaskawił go prezydent Kwaśniewski. 3, 4, 5, no dajcie spokój, chwilę. To jest chyba jakiś gang organizowany, to nie policja. Dwóch tajniaków jeszcze poszło. Tu jest 7. Jest duża frekwencja. Podejrzany jest normalnie. Ja nie usłyszałem. On tam był, cały czas obserwował. Tak? Nic, że nie ma. Nagle podskoczyło do kubedu, cholera jasna, z tego niżowego. Chyba potwierdzili nawet tam, nie ktoś tam. No udaje, bo to nie jest przecież. Ale ja udaję, że nie ma. Panie, czy się da nasz do kubedu? Tak, bardzo dobrze. Bardzo. Ale to mamy nie tego niżowego podskoczyło w punkt do kubedu. Ja jakiej podstawy. Zakupac tak było, Ausweis. Ja już się mówiłem, bo tu kiedyś stoimy i o co chodzi. To nie powiedziało, o co chodzi. Gracza, kolega jasna. Spokojnie. Spokój to już mi odszedł. Ja dosyć długo spokojnie stałem. Ale szkoda, że się denerwował. Nic nie zyskasz, jak się będziemy tutaj denerwować. Zgadza się. Musimy się zachować spokojnie. Ale ludzie chodzą, biorą mnie za jakiegoś bandytę tutaj. No trudno, takie są koszta w życiu. Trafiłeś na nietypową sytuację. Zdarzyło się, czy to policja jest w ogóle. To może jak coś gangsterzy są. Bo dlaczego nas zatrzymują bezpodstawnie? Witam pana serdecznie, dostarczona szeczka w dzieło w mieście starsza z 5-6 roku. Co się stało? Przepraszam. Do przyjęcia. Tak? Tak, zawróciłem się oczywiście. Nie usłyszałem żadnym, żebym się wylegitymował. Po prostu jestem sympatykiem tutaj tego pana i... Ale panowie dali się... Znaczy, Akurat pan jest znany medialnie, także... bo ten pan kłamuje. Więc prawda jest taka. Byliśmy parę osób na promocji książki pana prezydenta Komorowskiego. I bardzo się cieszymy, że ona tu jest chroniona przez policję i służby specjalne. I nie mamy nic przeciwko, bo tak powinno być w kraju, bo się chroni głowę państwa, może być jakiś zamach czy coś. Różne są sytuacje. I wyszliśmy w parę osób, nie wiem, tam w 5-6 osób wyszliśmy. I za nami szedł tajniak. I ten tajniak w pewnym momencie, nawet zresztą ktoś z kolegów tam do niego coś tam chyba nie... Ktoś tam do niego coś zagadnął. Ktoś z nim przeprowadził taki dialog na zasadzie, że on tu jest na służbie czy coś, więc on nie zaprzeczył, ale to wie pan, jaka rozmowa bez tego. I on tak szedł za nami jakiś czas. Tam zresztą jego dwaj koledzy tu doszli do przystanku też. I w pewnym momencie on zadzwonił, mówi, trzeba ich wylegitymować. Gdzieś tam przez jakiś swój sprzęt, nie wiem, czy to może, czy miał radiotelefon. Może to był, może, nie będę może to był funkcjonariusz BOR-u. Tak, może BOR-u, może służb. Nie wiem, bo nie znam tych służb, on nie był umurowany. Funkcjonariusz, bo tam jest dużo funkcjonariuszy. To muszą być, to jest zrozumiałe. Myśmy byli w środku, tam rozmawialiśmy z
pieniędzami i tak dalej. Pan, ale rozumiem. I wyszliśmy sobie tutaj przed tym panowie zatrzymali, mówią, że chcą nas wylegitymować. Więc ja zapytałem bardzo naturalnie pana, żeby w ogóle podał podstawę prawną i faktyczną. Więc pan powiedział nam rzecz, która jest absurdalna. Znaczy pan wpierw twierdził, że może ja jestem osobą, którą on szuka, która jest ścigana. Na przykład pan akurat jest osobą medialną. Więc ja mu powiedziałem, że to oczywiście... Mogą mnie znać, ja akurat pana znam. Ja nie mam pretensji o to, że on mnie nie zna. Tylko ja mu mówię, że no to jest pretekst, no przecież pewnie ktoś zadzwonił czy coś. I on mówi, że nie, że tak uważa. A ewentualnie, że mogę być osobą zaginioną jeszcze przed jakiś tam wyższy rangą, gdzie zniknął. Że może ewentualnie ktoś jest poszukiwany, bo jest zaginiony. Potem się okazało, że nie tylko chodzi o mnie, tylko chodzi o inne osoby. Potem się okazało, że nawet chodzi o takie osoby, które to w ogóle tak przypadkiem stawiały, bo nie znają pewnie i tak się dołączyły. Wszyscy pana, ja również pana znam. No, na rowerze jakaś pani, no wie pan jak to jest, tak się stało, zdarzyło. No tam ciekawe wydarzenie. Teraz tłumaczę temu panu wyższego rangu, bo pan to wykonywał rozkaz, no przecież on nie wie o co chodzi, kazali mi przez telefon. Mówię panu, że to nie jest zawsze legalna sytuacja, w której ktoś na podstawie pretekstu, bo to, że policja może legitymować kogoś, to nie oznacza, że zawsze ma takie prawo, tu w zasadzie widzimy się, no musi to być uzasadniona podstawa. Nie może tak być, że ja powiem sobie, tu idzie jakiś człowiek i powiem, a może on jest zaginiony i będziemy go szukać, że on jest w bazie zaginiony. My nie jesteśmy w stanie... Uzasadniona jakaś ta podstawa. I o to mi chodzi, a ona nie jest uzasadniona. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że dana osoba jest osobą poszukiwaną w chwili obecnej, dopóki osoby nie wylegitymujemy, nie wylegitymujemy, nie sprawdzimy. Tylko muszą te przesłanki być spełnione, że ona rzeczywiście jest do kogoś podobna. Sytuacja, która zaistniała w stosunku, na przykład, nie wiem, bo jeżeli mogę kolegi się spytać, bo rozumiem, że te osoby, czy państwo... Przecież myśmy nic nie powiedzieli, ale teraz mieliśmy agresję. Myśmy bardzo grzeczni. Starsza Aspiriana. Przyjechałem do kraju, bo jestem trochę chcę u siebie. Co? Ani razu nie spotkało coś takiego, że policja by tak legitymowała. Czy pan mi uwierzył przysięgać? Nie. Proszę, ja panu wierzę. Dlaczego ja mam panu... Nawet jak legitymują na przykład w Anglii, i tak dalej. No, nie zawsze biorą dokumenty. I tego, tu nagle dwóch, my idziemy sobie... Grzecznie, rozbawiamy, grzecznie, że nagle podskakuje dwóch i dokumenty. Ja w pierwszej chwili, o co chodzi? Przecież wyjmę portfel, może troszkę pieniędzy weźmie i ucieknie. Może się podszywa. Nie, no policja mu udarowane. Wszystko. Policja mu udarowane niestety. Pan wie, że cuda robią. Nie, naprawdę. Nie w centrum miasta. Panie, no cuda robią, naprawdę. Nie w centrum miasta. No w Polsce ja się nasłuchałem. Na wnuczka, nie wiadomo na kogo. Różne historie. Nie pan, to już zupełnie, to są zupełne... I bez... Bo... Zaraz. Ale to nie tak łatwo. Pan wybaczy, bo żeby to była jakaś... To się nie zdziwił wcale. Ale bezpodstawnie nagle tutaj do tego, no przecież... No, tak jak tłumaczę, podstawa legitymowania to jest ustawa o policji. Niestety tak, to my musimy... Tylko musi być ona autentycznie uzasadniona. A nie widzimy się. Oni mają różne siły policyjne. Pod kątem osób poszukiwanych. I... Proszę pana, mój syn to jest żejże, to jest ten rodzaj drogu. Proszę pana, 37 lat. Ale proszę pana, pan jest znany, czyli może mocno być legitymowany. Ale proszę pana, ale wie pan, ale policja jest za drogi czas, jest policjantka, te pensje nie są tak wysokie, żeby tutaj chodzić. Policjanci są młodzi, to jak mają wolny czas, to się szkolą, proszę pana. Nie, wie pan, we Francji to jest zupełnie... Albo nie odpoczywają, bo to jest służba ryzykowna, proszę pana. To jest służba ryzykowna. Jak nie ma co robić, to niech odpoczywa, bo korzysta, materialnie korzysta z tego, żeby będzie silniejszy. Ja a tu się błąka po tym niebie. Nie, no nie błąka, nagle bo tego nieraz ludzie, nieraz, może, nieraz ludzie do nas zwracają się o pomoc. No przecież brak logii, absurd jakiś. Nie. No jak to nie? Nie każdy ma napisane, że jest uczciwy.
No ale do co, siwe ale włosy? Ale ja nie mówię panie, do pana. Do pani. Nie, panie, ja nie mówię. Pan, poważnie. Ja ale ja nie mówię teraz, nie że o panu. Nie bądźmy małymi dziećmi. Nie, nie da, ja nie naiwnie mówię, tak. Do, ja nie mówię o panu. No przecież to jest bzdura. Jest wiele osób, które się ukrywa przed wymiarem sprawiedliwości. Tak, to jest zrozumienie. Niestety my jesteśmy do tego, żeby taką osobę wylegitymować. Zgoda. Zgoda. Ja wcale nie umniejszam. Osoba jest nieposzukiwana. Nawet powiem więcej. Dziękujemy. Ja wcale nie umniejszam. Dziękujemy, do widzenia. Musi być. Bo osoba poszukiwana sama się nie zgłosi na komisariat, nie, prawda? Absolutnie. Ale proszę to jest pana, chyba we Francji tak jest, ale to nie jest, w Polsce. Ale to jest zbyt droga nie praca jest policjanta i jego pensja, żeby on tak chodził sobie na tym. Dobrze, teraz ja mam pytanie. Tego, no, dobie do tego, tej sytuacji, która wcześniej była na uniwersytecie. Tam rozumiem... Tam był grzecznie. Tam, rozmawiałem z borowcem, dowódcą tam. No być może, tam, być, może, być, może być może, być może... Dopóki nie wyszliście. Chyba, że ktoś uznał, że trzeba nas wpisać. No właśnie. Więc my się możemy powiedzą. Dla mnie też uwłaszczające, bo nie to być może tak, być może prawdopodobnie, prawdopodobnie może straż, która jest z uniwersytetu, zadzwoniła, prawda, że nie wiadomo, dziwni ludzie się kręcą. Tak, ale gdzie uniwersytet, a gdzie my? No? To ważne, to jesteśmy parę metrów. Przecież byśmy odeszli daleko, prawda? Chodzi o to, że będziemy wymyślać ten tekst, powiedzieć telefon, jak młodzi nam policjanci, powiedzą. Proszę też zrozumieć. Ja proszę, proszę też, proszę to zrozumieć. Ja dostałem teraz informację, dlatego też przyjechałem, ja przyjechałem na miejsce. Także proszę zrozumieć. Proszę, proszę zrozumieć. Chyba nie chciałbym naszym ale no niestety każdy, nie, to sytuacja polityczna to jest zupełnie co innego, my nie jesteśmy, prawdopodobnie straż być może zadzwoniła, bo ktoś może coś, czy panowie oddalacie się, czy będziecie tu wracać? My idziemy, nie wracamy. Nie wracacie na uniwersytet. Nie jesteśmy za tym, tylko zresztą byliśmy tam bardzo grzeczni. Nie było zaproszenia obowiązkowe, nie pójdźcie. Nie miał nas dwie osoby, ja się rozgrzeczę. Nie udało się. Niestety, ale jak ktoś nas nie chce, co oczywiście, tak jak pan, jest normalnie. Gdybym ja się poczuwał nigdy, to oczywiście, że tak. Pobiorę odpowiedzialność za to, co robię. Ale proszę pana, jeżeli z tego nie dobrego, taki młody człowiek podskakuje do mnie, przepraszam. Nie, nie pan, proszę. Zwłaszcza mojej godności, proszę pana, naprawdę. Bo tyle lat ja za granicą przeżyłem i tam mnie nie, a u mnie w kraju ale są za bandytę biorą, proszę, za złodzieja. Proszę się nie denerwować państwa, że służby zabezpieczają. W tej chwili jest biuro ochrony rządu zabezpiecza miejsce, czyli krakowskie przedmieście wejście. Jak no również, tak, prawda? Dla Degola było 16 zabawek. Nikt się tego nie wstydzi. Wie pan, także ja... Wariaci się zdarzają i ruskie służby też. Bo skoro osoby, które doszły, są osobami postronnymi w tej interwencji, więc nie legitymujemy. Bardzo dziękuję za pana wstawienie. Proszę przekazać tamtym zboru, że wszystko... Młodzi ludzie niech się uczą, niech nie chodzą... nastawieni na jakieś zamachy na prezydenta, wręcz przeciwnie. Dobrze, także miłego... Dziękuję i panu za miłego dnia. Niech się tracą czasu na byle co. Ale wie pan, ktoś zadzwonił, ktoś wygrał polecenie... Dobrze, ja rozumiem, ale ktoś wydał polecenie, prawda? Nie mamy. Musimy takie osoby wylegitymować, żeby były dane personalne, bo na przykład pan się poczuje urażony, powie pan, ta osoba, prawda, obraziła mnie czy coś. My też taką osobę musimy wylegitymować, no niestety. My nie mamy pretensji. My niestety. Dziękujemy, że pan to rozumie i wie, jaka jest tutaj sytuacja. Nie, no, tak jak mówię, pan jest osobą dla mnie znaną. Policjanci nie znają. Bo mógłby pan usiąść w hotelu, sobie siedzieć, Ja zabezpieczam także te jazdy. Za swój obowiązek i pan się patrzył tu. Dziękujemy panu, bardzo ładnie. Miłego dnia życzę. Dobrej wyrazy. Do widzenia. Miłego dnia. A ja panią z widzenia znam. Ja właśnie też pana znam, ale skąd? Dowódcy drużyn do mnie! No, zaczynamy. 4:55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać broń i opaski. Pozycje wyjściowe bez zmian, kolumn ubezpiecza. Tak jest. Wykonać? Tak jest.